cukrzycą żyją już ponad 50 lat i choć to niecodzienna sytuacja, to bracia z Rucewa są dowodem na to, że z tą chorobą można nauczyć się żyć nawet w małej miejscowości, gdy do specjalisty nie jest blisko. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. 50 lat życia z cukrzycą jest czymś rzeczywiście wyjątkowym. Była różnie, i ciężko, i pod górkę, i z górkę. Jak pić mi się chciało, to wiadomo, że wysoki cukier. Jeden drugiego pilnuje. To jest przykład do naśladowania, jak z cukrzycą można długo żyć. I o tej sprawie za chwilę, co jeszcze dzisiaj w Zbliżeniach, zobaczmy. Małżonkowie z Nakła przesłuchani w prokuraturze w związku ze zniszczeniem drzwi biura posłów PiS w Nakle. Podejrzani w prokuraturze odmówili ustosunkowania się do przedstawionego zarzutu i odmówili złożenia wyjaśnień. Posłowie PiS apelują o łagodzenie emocji i podpisują bydgoską deklarację przeciw mowie nienawiści. Połączyć siły, by walczyć o lepszy kształt debaty publicznej. 12 ginekologów ze Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy nie podpisało umów na 2018 rok. Trzeba będzie przyjąć jakiś plan B. Podobnie jak lekarze rezydenci domagają się m.in. podwyżek płac. Szansa jest na porozumienie. Prosimy o to, aby był prowadzony dialog. Unijne przyspieszenie w regionie. Powstają nowe miejsca w przedszkolach, spada bezrobocie, rośnie PKB. Coraz większe tempo wydatkowania unijnych pieniędzy na Kujawach i Pomorzu. Dobrze, że krytykowaliśmy, że to w jakiś sposób pobudziła służbę marszałka do działania. Małżonkowie podejrzani o zniszczenie drzwi biura posłów PiS w Nakle stawili się w prokuraturze na przesłuchanie, ale kobieta i mężczyzna odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zdecydował wobec nich o dozorze policyjnym. Przedstawiono im zarzut pomówienia, które w ocenie opinii publicznej może poniżać osobę lub instytucję i narazić na utratę zaufania. Europoseł PiS Kosma Złotowski oraz poseł Łukasz Schreiber apelują o łagodzenie emocji i w odpowiedzi na incydent w Nakle proponują bydgoską deklarację przeciw mowie nienawiści. Marta Jastrzębska. Wczoraj podczas przesłuchania przez policję, jak wiemy nieoficjalnie, para przyznała się do tego, że w sylwestrową noc zniszczyła drzwi, które prowadziły do biur europosła Kosmy Złotowskiego i posła Łukasza Schreibera. Wtedy para zeznawała, że szli w sylwestrową noc po imprezie. Przypadkiem znaleźli na swojej drodze spray i marker, którymi napisali obraźliwe hasła na drzwiach prowadzących do biura. Natomiast dziś już w prokuraturze rejonowej w Nakle nad Notecią nie przyznali się do stawianych im zarzutów i nie zdecydowali się zeznawać. Podejrzani w prokuraturze odmówili ustosunkowania się do przedstawionego zarzutu i odmówili złożenia wyjaśnień. Stąd też wobec konieczności wykonania dalszych czynności procesowych właśnie takie stanowisko prokuratora o objęciu tych osób dozorem policji. Podejrzani to małżeństwo z Nakła. Wcześniej nie byli oni karani. Udało się ustalić ich tożsamość dzięki wspólnej akcji policji w Nakle nad Notecią oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Za te wspólne działania podziękowali dziś funkcjonariuszom poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber oraz europoseł Kosma Złotowski. Obaj podkreślali, że jest to nie pierwsze tego typu zdarzenie, tego typu akt wandalizmu wymierzony właśnie w parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy bardzo radykalnie nie zgadzali się z polityką rządu najpierw Donalda Tuska, a potem pani premier Ewy Kopacz. Jednak do tego rodzaju ataków nie dochodziło. Chcemy zaproponować też taką bydgoską deklarację przeciw mowie nienawiści. Parlamentarzyści zachęcają, by pod tą deklaracją podpisali się politycy wszystkich partii, ale także publicyści czy na przykład dziennikarze. Liczą, że jeśli uda się uspokoić nastroje w debacie publicznej, to uspokoją się również nastroje w społeczeństwie. Zmieniamy temat. 12 lekarzy ginekologów ze Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy nie podpisało umów na ten rok. Lekarze domagają się podwyżek oraz rozmów na temat organizacji pracy w szpitalu. To po rezydentach kolejna grupa lekarzy, która w tej placówce oczekuje zmian. Dyrekcja szpitala żądania płacowe uważa za wygórowane. Zapewnia, że mimo kłopotów kadrowych pacjentki mają pełną opiekę. Do połowy miesiąca dyżury lekarskie są zapewnione.
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy jest jedną z najbardziej obleganych przez pacjentki. Rocznie zgłasza się tu ponad 5 tysięcy kobiet. Tylko przez kilka pierwszych dni nowego roku urodziło się tutaj 25 dzieci. Szpital ma jednak problem kadrowy na tym oddziale. 12 ginekologów nie podpisało z dyrekcją szpitala nowych umów, bo liczą m.in. na lepsze wynagrodzenia. W oświadczeniu skierowanym do mediów informują. Wobec stanowiska dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy, jakoby 12 lekarzy specjalistów Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej domagało się wyłącznie oderwanych od rzeczywistości podwyżek wynagrodzeń, informujemy, że lekarze domagają się rozmów przede wszystkim na temat organizacji pracy w szpitalu, jak i zasad wykonywania kontraktów. Wielokrotne próby skłonienia dyrekcji do rozmów jak dotychczas nie spotkały się ze zrozumieniem. Nikt z lekarzy nie uchylał się od spotkania. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że już w listopadzie rozpisano pierwszy konkurs ofert na pracę w klinice. Zgłosiło się 6 ginekologów i ich propozycje zostały przyjęte. Na pozostałe konkursy ogłoszone przez szpital odpowiedzi nie ma. Termin upływa w przyszłym tygodniu. Do dnia dzisiejszego, do godziny 9, nikt z pozostałych kolegów tej oferty nie złożył, więc ja nie mam z kim rozmawiać na tematy inne. Chociaż lekarze mówią, że chcą rozmawiać, tylko dyrekcja nie chce z nimi rozmawiać. To absolutnie nieprawda, ponieważ ostatnie spotkanie, które było, zdaje się, w piątek w ubiegłym tygodniu, czy czwartek, już nie pamiętam, na godzinę 9 umówione akurat u pani dyrektor, pół godziny wcześniej dowiedzieliśmy się, że tej rozmowy nie będzie. Ordynator kliniki zapewnia, że pacjentki mogą czuć się bezpiecznie. Do połowy miesiąca dyżury lekarskie są zapewnione. Pełni je wraz z ordynatorem 7 specjalistów przy dużej pomocy rezydentów. Jeśli do 15 stycznia nie wpłyną nowe oferty od lekarzy, szpital może mieć kłopot. To są 4 oddziały. To jest sala porodowa, to jest blok operacyjny, to są poradnie. To wszystko trzeba obstawić. Także na pewno mogą być problemy. Nie mówię, może to się wszystko zmieni, tak jak pani zauważyła. No, trzeba będzie przyjąć jakiś plan B. Plan B ma też Sejmowa Komisja Zdrowia, która w obecnym stanie służby zdrowia w całym kraju apeluje do lekarzy i resortu zdrowia o dialog, zaprzestanie wypowiadania klauzuli opt-out i rozpoczęcie rozmów na temat dalszych reform w ochronie zdrowia. Są wieloletnie zaniedbania, o których też mówimy w tym apelu i o to prosimy. Prosimy o to, aby był prowadzony dialog, bo bez niego nawet zwiększenie nakładów w ochronie zdrowia może nie być w sposób optymalny wydatkowane. Rezydenci już wystosowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Wspólny dialog. Gotowi są także do rozmów z ministrem zdrowia. Ja mam taką nadzieję, że szansa jest na porozumienie, no bo wszystko, co robimy, robimy dla pacjentów, żeby było po prostu lepiej. Stawiamy sytuację na ostrzu noża teraz, żeby za 2 lata nie było problemu, gdzie pacjent obudzi się i nie będzie żadnego lekarza w systemie. Sejmowa Komisja Zdrowia liczy również na to, że mediatorem w tym sporze będzie Naczelna Izba Lekarska. To ułatwiłoby wspólne rozmowy. Więcej o służbie zdrowia w rozmowie dnia. Gościem Grażyny Rakowicz będzie Tomasz Latos, poseł PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Unijne przyspieszenie w regionie. Władze województwa podsumowały stan realizacji tzw. regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. W ubiegłym roku zarówno NIK, jak i Ministerstwo Rozwoju sygnalizowały, że tempo wydatkowania unijnych pieniędzy na Kujawach i Pomorzu jest zbyt wolne i w związku z tym może nam grozić utrata części pieniędzy. Jak zapewnia marszałek województwa, unijna machina została odblokowana. O czym świadczyć mają najnowsze dane. Sejmikowa opozycja podkreśla, że warto było bić na alarm. 816 umów o łącznej wartości 3 miliardów i 46 milionów złotych. Tak w liczbach wygląda realizacja najważniejszego unijnego programu w regionie. Do tej pory województwo zakontraktowało zwartego 9 miliardów złotych RPO, 43%, a rozliczyło nieco ponad 6% środków. Za tymi wydatkami, czyli certyfikacją czy kontraktacją, tak naprawdę kryją się tysiące projektów, a za nimi no, najprzeróżniejsze efekty, które skutkują no, chociażby tym, że powstają nowe miejsca w przedszkolach, spada bezrobocie, rośnie PKB. To
wyraźny skok, bo wskaźniki z końca 2016 roku mówiły o zaledwie 4% podpisanych z RPO umów i ostatnim miejscu pod tym względem w kraju. Aby usprawnić procedury, w urzędzie przeprowadzono zmiany, a nadzór nad wdrażaniem programu objął sam marszałek. Potrzeba było też czasu, aby nauczyć się nowej i, jak tłumaczą władze regionu, między innymi na przykładzie projektów rewitalizacyjnych, trudniejszej perspektywy. Do tej pory rewitalizowaliśmy przede wszystkim tkankę miejską, place, dzielnice, w sensie infrastrukturalnym. Dzisiaj Komisja Europejska na tą perspektywę dała nam zadanie, abyśmy faktycznie w rewitalizacji weszli w tkankę społeczną. W tej dziedzinie wciąż zresztą kulejemy, bo uruchomienie pieniędzy na rewitalizację wymaga przygotowania przez gminy własnych programów w tym zakresie. Procedura wciąż jest w toku. Odblokować udało się za to pieniądze dla przedsiębiorców. Kujawsko-Pomorskie postawiło na tzw. zwrotne instrumenty wsparcia, czyli pożyczki i kredyty zamiast dotacji. Wdrożyć je udało się dopiero pod koniec 2017 roku. Mam nadzieję, że uda nam się ten czas nadrobić. Tym bardziej, że w tej chwili współpraca z biznesem kujawsko-pomorskim, odnoszę wrażenie, układa się bardzo dobrze. Oni rozumieli te powody, chociaż też byli trochę zniecierpliwieni. Biznes jak do tej pory otrzymał największe, bo warte blisko 1 mld zł wsparcie unijne. Prawie 700 milionów złotych przeznaczono na gospodarkę niskoemisyjną. 370 milionów złotych trafiło do szpitali, szkół i na projekty społeczne. 360 milionów złotych to transport. Radni PiS, którzy od dawna zarzucali władzom regionu opieszałość w realizacji programów unijnych, dziś nie kryją satysfakcji. Dobrze, że krytykowaliśmy, że to w jakiś sposób pobudziła służbę marszałka do działania i również ta reprymenda ze strony ministerstwa też w jakiś sposób wpłynęło, że doszło do przyspieszenia tych prac związanych z realizacją, wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego. Także tutaj obecność opozycji okazała się bardzo przydatna. Opozycja podkreśla, że nadal musimy gonić województwa najbardziej zamożne. Na koniec 2018 roku władze regionu przewidują, że zakontraktują 75%, a rozliczą ponad 13% środków z RPO. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Nie będzie za to więcej pieniędzy dla festiwalu Camer Image. Władze regionu ucięły dzisiaj spekulacje na temat tego, że to one mogą sfinansować przyszłoroczne wydarzenie w Bydgoszczy. Przypomnę, władze Grodu nad Brdą, nie chcąc dokładać do wydarzenia, które i tak prawdopodobnie opuści miasto, postanowiły 5-krotnie zmniejszyć dotacje dla imprezy. My jesteśmy w tej sprawie wyjątkowo stabilni. Jeżeli my planujemy jakieś nasze działania, to na przykład kwestia rozbudowy czwartego kręgu, to nie jest tak, że my w tej chwili historycznie będziemy zmieniali te plany. Planujemy nadal budowę czwartego kręgu. Na razie w mojej głowie istnieje takie przekonanie, że jeżeli będziemy finansowali festiwal Camer Image, to na poziomie dotychczasowym. Zwrot akcji wokół festiwalu nastąpił tuż przed świętami, kiedy okazało się, że dyrektor wydarzenia Marek Żydowicz, wicepremier Piotr Gliński oraz prezydent Torunia podpisali list intencyjny w sprawie budowy za 5 lat Centrum Festiwalowego Camer Image w Toruniu. Wcześniej szef i twórca festiwalu deklarował, że wydarzenie przez najbliższe 4 lata odbędzie się w Bydgoszczy. Dzisiaj Marek Żydowicz nie komentuje sprawy i wciąż nie wiadomo, gdzie festiwal odbędzie się w przyszłym roku. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Specjalne środki ostrożności przed otwarciem kilkusetletnich krypt w bydgoskiej katedrze. Koszykarze Anwilu z pomocą dla schroniska we Włocławku. Po sensacyjnym odkryciu skarbu w bydgoskiej katedrze przyszedł czas na kolejne odkrycia. Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęli poszukiwania krypt w kryptach znajdujących się pod posadzką prezbiterium kościoła. Praca przy kryptach zamkniętych przez kilkaset lat wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, by specyficzny mikroklimat w ich wnętrzu nie był zagrożeniem dla zdrowia naukowców. To kolejny etap prac archeologicznych prowadzonych od około 2 tygodni w katedrze pod wezwaniem świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Drugi dzień pracy archeologów w bydgoskiej katedrze. Naukowcy musieli się odpowiednio przygotować, zanim zajrzą do krypt, które były zamknięte przez kilkaset lat. Stąd specjalne kombinezony i maski na twarzach. W prezbiterium katedry odkryto tydzień temu 7 krypt, w których znajdują się trumny z pochówkami.
wejście do grobowca Tutenchamona dla odkrywców skończyło się nieciekawie, właśnie dlatego, że weszli od razu. Weszli od razu po otwarciu, ciekawość przeważyła, natomiast krypta musi się wentylować. Stąd szereg działań przed rozpoczęciem eksploracji krypty. Jedna z trumien jest ołowiana, pozostałe drewniane. W takich miejscach chowano najbardziej zacnych i zasłużonych ludzi. Na ścianie mamy płytę burmistrza Łochowskiego, pierwszego kronikarza Bydgoszczy, zmarłego w 1652 roku. On gdzieś w tym miejscu był pochowany. Zjednoczone prowincje Niderlandów, dukat. To właśnie w pobliżu krypty odnaleziono niezwykły skarb. Wszystkie złote monety, biżuteria i dewocjonalia z pierwszej połowy XVII wieku przewieziono już do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie zostaną zinwentaryzowane. Cenne znalezisko, zgodnie z prawem, należy do Skarbu Państwa. W muzeum, jak zapewniają konserwatorzy, eksponaty będą bezpieczne. Ma warunki zarówno do przechowywania tak cennych rzeczy, ma swój dział numizmatyki z odpowiednimi zabezpieczeniami. W katedrze znajduje się jednak sala, która w przyszłości mogłaby pełnić rolę skarbca. W ostatnich latach była restaurowana. Sala bardzo ładna, która na cegłach nosi też inskrypcje łacińskie, podpisy rajców miejskich. To jest idealne miejsce, gdzie mogłoby być to wyeksponowane. Myślimy o tym. Kościół nie wiem, czy jest w stanie zabezpieczyć odpowiednio, prawda? Bo to oprócz wartości historycznej ma też swoją wartość materialną, ten skarb. Ale ja myślę, że to jest wszystko kwestia rozmów, prawda, prowadzonych. Na razie jednak skarb musi zostać dokładnie przez historyków opisany i przygotowany do przyszłej ekspozycji. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. I o tym wszystkim przeczytają Państwo i zobaczą materiały na naszej stronie internetowej, ale tam też inne informacje, o których teraz Jarosław Dąbrowski. Witam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo skomplikowana sytuacja, właściwie taka sytuacja, która często się powtarza. Drobna stłuczka w samym centrum miasta Bydgoszczy i kłopoty. Drobna stłuczka, ale kłopoty ogromne. Około godziny trwały utrudnienia w ruchu na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Tam tramwaj linii numer 6, który opuszczał rondo, skręcał w stronę ronda Bernardyńskiego, zjeżdżał z wysepki. Tym samym miał pierwszeństwo przejazdu. Niestety kierująca tym białym Nissanem nie zauważyła, że tramwaj skręca. Tramwaj uderzył w samochód, zostawił go na torach i jednocześnie sam zatrzymał się właśnie na tym skręcie. Tym samym uniemożliwił przejazd przez rondo w kilku kierunkach. Przez godzinę tramwaje jeździły inaczej, między innymi nie jeździły przez Babią Wieś. Tachograf był uszkodzony, trakcja tramwajowa. W godzinę upierały się służby komunikacyjne z tym problemem i wszystko około godziny 14 wróciło do normy. A nam pozostaje tylko apelować o ostrożność. Dziękujemy bardzo. Tyle Jarosław Dąbrowski. Od ponad 50 lat żyją z cukrzycą. To wyjątkowe osiągnięcie. Bracia Jankowscy z Rucewa swój sukces zawdzięczają wpojonej im od dzieciństwa dyscyplinie związanej z regularnym i prawidłowym odżywianiem się oraz słuchania zaleceń lekarzy. Zdrowy tryb życia przekłada się na wyniki badań. Historia Zdzisława i Mariana Jankowskich jest przykładem dla innych chorych. Jeśli się chce, to z cukrzycą można żyć w dobrej formie przez długie lata. Cukrzycę trzeba pokochać, przyznają zgodnie bracia Jankowscy. Choroba towarzyszy im już ponad 50 lat. Pan Zdzisław o cukrzycy dowiedział się, gdy miał 13 lat. Pierwszymi objawami był spadek masy ciała i duże pragnienie. U jego brata Mariana chorobę wykryto 2 lata później podczas badań. Była różnie i ciężka, i pod górkę, i z górki, jak to się mówi. No musieliśmy sobie dać radę. Bo zmaganie się z cukrzycą w latach 60. i 70. do łatwych nie należało. Badania poziomu cukru we krwi odbywały się raz na kilka miesięcy. W tamtych czasach to było bardzo trudno, to musiałem na wyczucie. Wtedy jak pić mi się chciało, to wiadomo, że wysoki cukier. To wcześniej dałem 2-3 jednostki insuliny, żeby mi to zbiło. Dzisiaj chorzy cukier mogą mierzyć samodzielnie co kilka godzin. To duże ułatwienie. Niezmiennie ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarzy. Jak podkreślają bracia Jankowscy, ich dobre wyniki są konsekwencją dbania o siebie i regularnych posiłków. Na stół trafia dużo warzyw i owoców z domowego ogródka. Praca na świeżym powietrzu to odpowiednia dawka ćwiczeń. Najważniejsze jest jednak dbanie o siebie nawzajem. Jeden drugiego pilnuje. Tak jest. Ja brata, on mnie. Z dumą pan Zdzisław pokazuje medale za zwycięstwo nad cukrzycą. Złoty
za 50 lat zwycięstwo nad cukrzycą. Przedstawiciele Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy przyznają, że bracia Jankowscy budzą szacunek i podziw. Dla innych chorych to jest przykład do naśladowania, jak z cukrzycą można długo żyć. Przy wsparciu rodziny, przy zaangażowaniu, przy akceptacji tej choroby osiąga się wspaniałe rezultaty. Liczba zachorowań na cukrzycę nieustannie rośnie. To epidemia XXI wieku. Wpływa na to coraz szybsze tempo życia, stres, brak ruchu i złe odżywianie, które prowadzi do otyłości. Prawie 90% stanowi cukrzyca typu drugiego i tej cukrzycy mamy jeszcze więcej z dwóch powodów. Jakby to powiedzieć, jest nas coraz więcej w sensie kilogramów, mamy coraz więcej kilogramów, a druga sprawa, z wiekiem odsetek chorych na cukrzycę też rośnie, jesteśmy coraz starsi. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje od 2 do 3 milionów osób. Bydgoszcz, Katarzyna Romanowska. Ponad 500 kg karmy dla zwierząt zebrali koszykarze włocławskiego Anwilu 30 grudnia podczas meczu z Treflem Sopot. To dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. W corocznej akcji, tym razem zorganizowanej pod hasłem Karma Wraca, udało się kupić także kocie kuwety, miski i obroże dla psów. Dzisiaj koszykarze przekazali podarunki dla schroniska dla zwierząt. Wspaniała inicjatywa, duża pomoc dla nas, duża pomoc dla zwierząt przebywających w schronisku, ale przede wszystkim brawo za konsekwencje, dlatego że jest to już trzecia taka akcja, trzeci rok pod rząd zorganizowana przez naszych koszykarzy i trzeci raz udana. Liczymy, że ta dobra energia, którą nasi kibice, bo to tak naprawdę im w pierwszej kolejności trzeba podziękować, to ci nasi kibice przekażą dobrą energię schronisku. Ta energia sprawi, że zwierzęta troszeczkę będą miały łatwiej w tym swoim psim lub kocim życiu i ta dobra energia wróci do nas, do zespołu Rottweilerów, bądź co bądź też ze zwierzęcym elementem w logotypie i będziemy osiągać sukcesy. Czapki głów dla fanów przede wszystkim, bo to oni zbierali i kupowali karmę tutaj dla tych piesków, kotków, a my tylko co, no przywieźliśmy, przeszliśmy się, także myślę, że naprawdę fajna inicjatywa i na pewno miło jest też pomóc w jakiś sposób. A więcej o sporcie dzisiaj wieczorem, po wieczornym wydaniu zbliżeń będzie serwis sportowy, na który zaprosi Artur Onacki. Witam. Dobry wieczór. Koszykarki Artego Bydgoszcz są w gronie 16 najlepszych drużyn Eurocup i obecnie rozgrywają kolejny mecz w ramach tych rozgrywek. We własnej hali w 1/8 finału podejmują francuską drużynę Carolo Basket. Przed meczem zawodniczki i trener podkreślali, że to najtrudniejszy z dotychczasowych rywali w rozgrywkach i pokazała to już pierwsza kwarta, którą przyjezdne wygrały 33-17, a do przerwy francuski prowadzą 46-33. Awans do ćwierćfinału wywalczy zwycięzca dwumeczu, rewanżowe spotkanie w najbliższą środę we Francji, a więcej informacji sportowych i wynik meczu Artego Bydgoszcz. Po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Zimowo czy nadal wiosennie, jak upłyną najbliższe dni? Magda Rzekowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chociaż styczeń jest jednym z najchłodniejszych miesięcy w roku, to w najświeższej prognozie nadal mamy więcej wiosennych elementów niż zimowych. Otóż utrzymująca się od dłuższego czasu wysoka temperatura sprawia, że przyroda nie zamierza zapadać w zimowy sen. W ogrodach, w parkach czy na skwerach kwitnie właśnie wiele ciepłolubnych roślin, które kojarzymy nawet z letnimi miesiącami. Tymczasem do kraju nadal płynie wilgotne i również ciepłe powietrze. Tej nocy temperatura w regionie nie powinna spadać poniżej 4 stopni. Jutro termometry pokażą w regionie około 7 lub 8 stopni. Słońca jednak będzie niewiele, a parasole mogą przydać się w północnej części regionu. Szczegółowa prognoza pogody oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Magdalena Rzekowska, dziękujemy bardzo. Jeszcze zaproszenie. Jutro o 17.35 akcja Innowacja, tym razem o mieszkalnictwie. Popyt na rynku mieszkaniowym jest obecnie wyższy niż produkcja deweloperska, a mieszkania sprzedają się już na etapie dziury w ziemi. Na świecie szuka się więc sposobów na budowę dodatkowych lokali, na przykład na dachach budynków, czy w nietypowy sposób wykorzystując wolną przestrzeń. Zaproszeni do programu goście opowiedzą też o innowacyjnych metodach likwidowania problemu bezdomności. Teraz to wszystkie informacje. Spotkamy się ponownie o 21.30. Do zobaczenia.